Witam Was dzisiaj i sobie spacerujemy właśnie zalewem wrzesińskim i dzisiaj sobie wybierzemy może takie miejsce do naszych połowów i zobaczymy, co kryją. Ogółem to mi się przydały kalosze, bo nie powiem, ale tu jest trochę brudno. A więc zobaczymy, co nam tutaj uda się wyciągnąć. Także zaraz Wam pokażę pierwsze rzuty. Także możemy rzucać na jakąś bliską odległość na razie. Kurwa, za blisko. I uwaga, mamy naszą kolejną zdobycz. Pierwszą zdobyczą też okazał się właśnie kapselek od żubra. Tutaj mamy kapselek od desperadosa. Ale nie poddajemy się, rzucamy dalej. Tyle wyciągnąłem glonów. Tak to mniej więcej wygląda. Także tutaj z tego łowiska na razie wyciągnąłem dwa kapsle. I idziemy dalej, tam gdzie ostatnio, i Wam pokażę nową metodę, jaką wymyśliłem, która pozwoli mi bardziej szczegółowo przeczesać dno. Może znajdę coś bardziej wartościowego. Oto mój kolejny wynalazek. Możecie zobaczyć. Magnes właśnie na takim kiju do lepszego przeczesywania dna. I zaraz zobaczymy, jak on się sprawuje. Kij już mamy we wodzie. Ciężko się nim strasznie rusza i nie wiem, czy nawet ciągnę, a nie, chyba ciągnę po dnie. Dobra, coś chyba, no, coś się wyciągnęło. Także teraz to podniosę. O, i mamy dwa kapsle. Kolejne trzy kapsle. Mamy tu tyskie żubra i żubra? Nie, i reca. Jak widzicie, jesteśmy tu teraz na pomoście. Tu gdzie na pierwszym filmiku i o kurwa, ha! Ja cię kręcę. Mamy klucz. No nie wierzę. Jeszcze z grzechotką. No ładnie, ładnie. Uwaga, nasza pierwsza moneta dzisiaj. Na tej części tak przeczesujemy sobie teren powoli i na razie do tej pory wyciągnęliśmy to. Jakaś puszka, nakrętki, kapsle i jakieś nie wiadomo co to jest, tak jakby spławik albo opornik. O, i mamy teraz do kolekcji kolejny kapselek. Ogółem jeszcze nie mam kamerki, więc mi się ciężko nagrywa cały czas. Idzie do kolekcji. Idę zaraz tam na drugi koniec i też Wam pokażę kolejną kupkę za chwilę. I z naszym kijem udało się wyłowić takie rzeczy jak... Zmienię kamerę. O, 5 groszy i uwaga, spinka do włosów z kokardką. Ale dobra, teraz chwilę porzucamy i zobaczymy, co nam jeszcze uda się znaleźć. I na dzisiaj już będziemy kończyć, ponieważ jest już zimna pora i ogółem jest strasznie zimna woda. No i po prostu jest zimno. Tak, już na koniec połowów udało mi się znaleźć dwie stalowe kulki, zapalniczkę, jakiś pręt gwintowany, nabój do pistoletu, grosza i pineskę. Jeszcze później na końcu zrobię podsumowanie, co dzisiaj udało mi się znaleźć. Także z dzisiejszych połowów to na tyle i zapraszam Was na kolejne połowy, może już w innym miejscu, a może jeszcze chwilę w tym samym. Także do zobaczenia wkrótce.